Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, jak zwykle w poniedziałek moi koledzy Andrzej Potocki z Wybrzeża i Jakub Maciejewski tutaj w studiu, Tygodnik Sieci, publicyści Tygodnika Sieci. Witam Panów. Witam Państwa, witam Panią. Bardzo mi miło, że się znowu widzimy, jak co tydzień już to się stało pewnego rodzaju tradycją, świecką tradycją. Porozmawiamy o nowej Solidarności Rafała Trzaskowskiego, o co chodzi. Może zacznijmy od tego, że jest pewien konflikt między starą a nową Solidarnością, ponieważ pani prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, nie zgodziła się na ustawienie wystawy IPN-u w rocznicę, poprzedzającą rocznicę, 40. rocznicę powstania Solidarności. No, presja społeczna była tak wielka, że jednak tę decyzję zmieniła, ale posłuchajmy, co redaktor Semka, Piotr Semka, mówi na ten temat w Saloniku dziennikarskim. Jest dla mnie wstrząsającą jednak rzeczą fakt, że prezydent Dulkiewicz zabroniła IPN-owi stawienia swojej wystawy pod krzyżami, twierdząc, że to jest jej teren. I ona jeszcze jej urzędnik napisał, że odradza przyszłości, żeby w ogóle jakiekolwiek wystawy. No to jest właśnie zawłaszczanie nowej Solidarności. I tutaj... No właśnie, a z drugiej strony pani prezydent Dulkiewicz na pamiętnym wiecu Rafała Trzaskowskiego, który miał miejsce w piątek w Gdyni, mówiła, co następuje. Proszę o materiał. To znaczy, że nie mamy z nimi rozmawiać? Oczywiście, że mamy. Nie ma innego sposobu do zmiany naszej ojczyzny, do zmiany biało-czerwonej flagi, bo biało-czerwona flaga należy się nam wszystkim. No właśnie, należy się nam wszystkim, ale może nie wszystkim, i ta zmiana biało-czerwonej flagi jest mocno niepokojąca. Może zacznijmy od Andrzeja, on jest bliżej tych spraw, on jest z Wybrzeża. Andrzej, ta nowa Solidarność Trzaskowskiego to jest próba zawłaszczenia tej starej Solidarności, to jest próba zawłaszczenia obchodów 40-lecia, które mają być niedługo, mają się niedługo odbywać na Wybrzeżu. I jak na to reaguje stara Solidarność? No to odpowiem brzmi tak, no to jest to zawłaszczanie symboli. Przecież połączyć to z tą decyzją o zablokowaniu wystawy IPN-u, to właśnie jest pokazanie, wskazanie palcem, że my teraz, to jest nasz teren, tutaj my budujemy nową Solidarność, i ten wiec w Gdyni, który miał miejsce, gdzie po raz pierwszy ta koncepcja ujrzała życie, jest jak gdyby tym łącznikiem pomiędzy decyzją o blokadzie, a pomysłem samym tworzenia nowej Solidarności. No cóż, no tutaj Związek Zawodowy w Solidarność i nie tylko wypowiadali się, że Solidarność jest jedna i nośnikiem tej tradycji Solidarności, co jest jasne i zrozumiałe. Jest właśnie ta Solidarność, a że tak powiem, jeśli chodzi o ideały Solidarności, czyli to, o co walczyliśmy w czasach komuny, to pani Dulkiewicz no, ma tyle wspólnego, co jej rodzice brali udział w tej opozycji demokratycznej. A natomiast co do samego faktu, żeby tę nazwę i tę tradycję zawłaszczała sobie formacja polityczna, która chce zlikwidować IPN, w której szeregach po prostu aż mnoży się od byłych tajnych współpracowników i działaczy PZPR-u, formacja, która współpracuje z lewicą, gdzie do tej pory prominentnymi postaciami są takie osoby jak Leszek Miller, no a także w samej Platformie, prawda, no Włodzimierz Cimoszewicz. W związku z tym ludzie, którzy niszczyli Solidarność, którzy w tamtych czasach stali tam, gdzie stało ZOMO, w tej chwili chcą zawłaszczać tą tradycję po to tylko, żeby nabić sobie parę punktów procentowych i poskładać po tych wyborach do kupy trochę więcej elektoratu. No jest to po prostu skandaliczny pomysł. Kuba, zmienić flagę biało-czerwoną, uznajmy, że to było przejęzyczenie pani Dulkiewicz, bo chyba coś zupełnie innego miała na myśli, ale może być taka sytuacja, że obchody, pewnie których centrum będzie pomnik stoczniowców, że te obchody no podzielą się, znowu podzielimy się na tych, którzy będą świętować tę rocznicę 40-lecia Solidarności razem z NSZZ Solidarność, i na tych, którzy będą świętować z panią prezydent Dulkiewicz i jej przyjaciółmi samorządowcami na czele z Rafałem Trzaskowskim.
Pamiętam z 2009 roku obchody dotyczące Okrągłego Stołu, pierwszych wyborów, które zorganizował Donald Tusk, na które nie zaprosił Annę Walentynowicz, a zaprosił Henrykę Krzywonos. Podmieniano legendę, podstawiano ordynarnie, jak w czasach bolszewickich zdejmowano jeden pomnik, aby postawić drugi podobny. Więc to nie jest nic nowego, że Platforma Obywatelska próbuje się jawić jako postsolidarnościowa i próbuje się jawić jako obywatelska. Ale niebezpieczne jest to, że oni tak wprost odwołując się do Solidarności powielają niestety model, który wymyśliła już bezpieka w latach 80. Ta Solidarność ich tak zaskoczyła, skala tejże Solidarności, że zarówno w stanie wojennym, jak i potem w 88 roku próbowano stworzyć właśnie nową Solidarność. Próbowano stworzyć związek, który miałby skanalizować ten bunt, zaangażować ludzi przywiązanych do wolności i do tej antykomunistycznych tradycji, a tak naprawdę sterowany, żeby tę energię społeczną skanalizować i wykorzystać do niecnych celów. I trudno się oprzeć wrażeniu, że lipiec 2020 roku to jest dokładnie taka sama akcja. Andrzej, ty rozmawialiśmy w piątek i prosiłam cię, żebyś zaobserwował, jakie są reakcje po tym wiecu Rafała Trzaskowskiego, nie tylko w mediach na Wybrzeżu, ale też może ludzi, z którymi rozmawiałeś. Mógłbyś się z nami podzielić swoimi odczuciami, jaki wydźwięk to miało, jaką moc oddziaływania na tak zwaną opinię publiczną, to co się wydarzyło w Gdyni w piątek? No nie bez kozery Rafał Trzaskowski wybrał Gdynię, ponieważ tutaj bez jego wizyty przed wyborami, bowiem on nie odwiedził Gdyni, głosowało na Trzaskowskiego 70% mieszkańców. W związku z tym to jest jasne i zrozumiałe, że wiec ten cieszył się i cieszy się poparciem większości obywateli Trójmiasta. Natomiast pozostali do niego są nastawieni bardzo sceptycznie. No, czy było tam dużo osób, czy nie, trudno powiedzieć, bo załóżmy, liczba tam tak na moje oko to około 2000 osób przyszło, czy to jest dużo, czy to jest mało. Powiedzmy, no jak na Gdynię to jest i na Gdańsk to jest stosunkowo dużo. Natomiast no poza takim uczuciowym podejściem, że o tutaj witamy zwycięzcę kandydata, może powstanie jakiś nowy ruch, czyli poza tą sferą emocjonalną w zasadzie już dziś na ten temat się nie mówi. I mieszkańcy Gdańska, mam na myśli tych zwolenników Trzaskowskiego, no jakoś tak specjalnie nie komentowali tego i nie są niesieni taką falą entuzjazmu, że w tej chwili nastąpi zmiana, przełom. Raczej są stłamszeni tym, co się stało wynikiem wyborczym i dalej. I dalej są jak gdyby, no widać na przykład w mediach społecznościowych, swoją frustrację wyładowują różnymi tam paszkwilami przeciwko Andrzejowi Dudzie. Ten proces jeszcze dalej trwa. Natomiast komentarze w prasie, no cóż, no wiadomo, były przychylne, ponieważ tutaj cała prasa praktycznie i większość mediów jest w rękach samorządu, w rękach ludzi sprzyjających opozycji. W związku z tym komentarze były przychylne, ale żeby miał do czynienia z jakimś entuzjazmem, poderwaniem Trójmiasta, mieszkańców Trójmiasta do nowej idei, no to tu bym nie ryzykował już stwierdzenia, że taki fakt ma miejsce. Kuba, wspomniałeś o tej próbie stworzenia nowej Solidarności, ale to nie jest pierwsza historia, która się powtarza, dlatego że w styczniu 2001 roku w hali Oliwii trzech tenorów, Maciej Płażyński, Andrzej Olechowski, Donald Tusk, zakładają nowy ruch obywatelski, Platformę Obywatelską, mówiąc, że partie nie wystarczają. No i tak się zakończyła historia Unii Wolności i zaczęła się historia Platformy Obywatelskiej. I czy data 17 lipca, czyli dzień tego wiecu Trzaskowskiego, to jest koniec historii Platformy Obywatelskiej? I tak jak się zakończyła kiedyś historia Unii Wolności, bo te same
plan ma, tak jak Olechowski mówił, że trzeba czymś zająć aktyw partyjny, trzeba zbierać podpisy pod ustawami, to Trzaskowski mówi, że pierwszym zadaniem Ruchu Obywatelskiego, który stworzymy w najbliższych tygodniach, będzie to, żeby razem zbierać podpisy pod projektami ustaw. No a potem zbieranie podpisów, żeby je potem zmielić w niszczarkach sejmowych, co z upodobaniem przez 8 lat swoich rządów Platforma Obywatelska z PSL-em razem robiły. No będę kontynuował ten wątek, o którym powiedziałaś, o tym, że skończyła się historia Unii Wolności, ale nie skończyła się historia ludzi, którzy tę Unię Wolności tworzyli. Po prostu przebrali się w bardziej nowoczesny, lepiej skrojony garnitur i to była właściwie partia oparta na tych samych kadrach, na tej samej idei, a przede wszystkim na tym samym duchu. To znaczy, są te takie elity liberalne, pogardzające trochę Polakami jako takim motłochem, który trzeba oświecać, prowadzić do nowoczesności, do Europy. No i Polacy tym przez czasami wiele lat przecierają oczy i rozpoznają, że to jest jakieś grono salonowych kocurów, które są przekonane o własnej wyższości i zaczynają się trochę odsuwać. I kiedy już to odsuwanie przekroczy pewną granicę, no to znowu zmienia się garnitur. Ja mam wrażenie, że w ogóle to leży gdzieś głęboko w kompleksach tej inteligencji antyperelowskiej lat 70. i 80., bo to nie za nimi poszedł Ruch Solidarności, Solidarność Rolników. Polacy poszli za kardynałem Wyszyńskim, za Janem Pawłem II, poszli w Solidarności, a ci eksperci spod znaku Mazowieckiego, dziś wiemy to dzięki archiwalium, to byli często zawadą, spowalniaczem zmian społecznych ku prawdziwej nowoczesności i rozwojowi Polski. I teraz mam wrażenie, że znowu pojawiła się potrzeba przebrania, ale pozostania w tym samym duchu. Natomiast piłka jest w grze. Jeszcze stary aktyw Platformy Obywatelskiej walczy o utrzymanie tych swoich skostniałych struktur, bo zmiany będą oznaczały rotację kadr, a nie każdy chciałby taką rotację zaliczyć. Jeden z internautów zapytał na Twitterze, kiedy odkryją, że sensowniej byłoby napisać program, dalej nie wiemy. Rzeczywiście, no trudno się doszukać poza zapowiedzią stworzenia nowego Ruchu Obywatelskiego, co jest paradoksem samym sobie, że wiceprzewodniczący drugiej największej partii w Polsce odgórnie chce Ruch Obywatelski pobudzać. Ale no coś z tym programem strasznie kiepsko. Z takim zapleczem intelektualnym, z naukowcami, celebrytami, twórcami kultury. No jakoś ten program od tylu lat Platformy Obywatelskiej nie może powstać. No do tego potrzeba dwóch rzeczy. Rzeczywiście silnego zaplecza intelektualnego, ale przede wszystkim woli i pracowitości. Przypomnijmy sobie, jak był konstruowany przed 2015 rokiem program Prawa i Sprawiedliwości. To były zwoływane te kongresy Polska, wielki projekt, który potem powtarzano raz do roku. To były zjazdy właśnie ekonomistów, intelektualistów, historyków. No jednym słowem, przegląd całego świata intelektualnego, który stoi po stronie obecnie rządowej, i tam była to kuźnia kadr, tam były te pomysły przedstawiane, konfrontowane i tak ten program się rodził. To się tego programu się i wizji kraju nie pisze się na kolanie, jak był pisany program Rafała Trzaskowskiego ogłoszony na dzień przed głosowaniem, przed ciszą wyborczą, tylko jest to naprawdę ciężka, rzetelna praca, której od 5 lat przywódcy Platformy nie są w stanie podjąć. I właśnie szukanie takich erzacy, takich jakichś zastępczych rozwiązań w sytuacjach dla tej partii kryzysowych powoduje powstawanie jakichś takich właśnie kombinacji pod tytułem Nowa Solidarność i tak dalej. Dobrze, będziemy za parę minut kontynuować naszą rozmowę. W dalszym ciągu będziemy rozmawiali o tym nowym ruchu obywatelskim, który chce stworzyć Rafał Trzaskowski. W tym samym gronie spotkamy się z państwem za parę minut. Proszę z nami zostać.